A więc witam bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Pytel. W końcu powstał podcast, który bardzo długo planowałem. Będą tu luźne rozmowy z ciekawymi osobami. Partnerem tego odcinka jest marka Common Bikes, czyli dystrybutor najbardziej unikatowych rzeczy ze świata kolarstwa, a w opisie znajdziecie kod rabatowy oraz wszelkie potrzebne informacje. Pierwszy odcinek nie wyszedł do końca tak, jak planowałem, było zdecydowanie za dużo błędów, lecz nie bójcie się, postaram się, aby każdy kolejny odcinek był coraz lepszy. Wybaczcie za dźwięk, lecz nie przewidziałem tego, że w tej kawiarni będzie aż tak głośno. W pewnym momencie wyłączył mi się aparat, przez co ucięło kawałek nagrania. Na przyszłość te błędy się na pewno nie popełnią. Będę nagrywał na 2 lub 3 aparaty i będą to na pewno cichsze miejsca. Więc nie przedłużając, wybaczcie za te błędy. Po przesłuchaniu zachęcam do pisania komentarzy, kogo byście chcieli posłuchać w kolejnym odcinku, jakie pytania macie oraz jakieś rady co do nagrywania, co poprawić. I takie tam. Więc zapraszam do oglądania. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Dziś gościmy wyjątkowego gościa ze świata kolarstwa górskiego. Zawodnik, jak i trener, Maciej Jeziorski. Cześć wszystkim. Hej. Sukcesów ma wiele na swoim koncie, ale myślę, że to Ty powiedz, z którego jesteś najbardziej zadowolony. Który sukces tak utkwił Ci w pamięci? Pytasz o sukcesy zawodnicze? Tak. Rzeczywiście, pewnie jakbym miał wymienić jeden, to bym wymienił wicemistrzostwo Polski z 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ale i to stawiam najwyżej. Rzeczywiście jest to takie, bo to w elicie mężczyzn było, więc tutaj duża rzecz. Chociaż jestem świadom, że też złożyło się kilka czynników na to, jeśli chodzi o wynik, że akurat udało mi się być drugim na Mistrzostwach Polski i nie wynikało to z tego, że byłem jakiejś nadzwyczajnej dyspozycji, ale sam wynik taki suchy, bardzo fajny i z niego się chyba najbardziej cieszę, ale też jakby to jest akademickie Mistrzostwo Polski też było fajnym przeżyciem, a tak naprawdę koniec końców jakby nie o same wyniki chodzi, tylko gdzieś tam o obserwację swojego organizmu i poprawę jakby samego siebie, żeby być jakby tutaj coraz lepszym, nie? Więc no nie patrzę aż tak na te wyniki, ale jestem oczywiście zadowolony z tego, co tam się udało osiągnąć. Czyli z tego, co powiedziałeś, można powiedzieć, że jesteś człowiekiem drogi, a nie celu, tak? Tak, no ogólnie tak jest rzeczywiście, że chyba najwięcej satysfakcji jest gdzieś tam po drodze z tego, co się robi i z tego się powinno, z tego czerpię ja przyjemność i satysfakcję. A cel, no kiedyś miałem cel zostać mistrzem świata i mistrzem olimpijskim, tak? I gdzieś tam za dzieciaka jakieś wysokie marzenia były. To pewnie nie wyjdzie, tak? Ale warto na pewno mierzyć wysoko, wtedy rzadko się zdarza, żeby faktycznie przycelować i się udało zrealizować tak duże marzenie, ale się zrealizuje coś troszeczkę mniejszego, co też może satysfakcjonować, a po prostu faktycznie nie o sam ten wynik chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby się bawić tym, co jest po drodze, tak? I mieć z tego jakąś satysfakcję. I tak to czuję, tak? No, gdybym jakby dobrze pamiętam, nie wiem, moje nastawienie jeszcze z 5 lat temu, gdzie tak sobie myślałem, dobra, no jeszcze rok, dwa, jak tam nie wystrzelę z formą, że gdzieś tam chociaż nie wyjadę za granicę i nie będę w czołówce za granicę, na Pucharach Czech na przykład, tak, jeździł, no to bez sensu dalej trenować tam, po co, lepiej, nie? Takie podejście miałem i tak jeszcze jak byłem młodszy, ale z czasem stwierdziłem, że no wcale to nie o to chodzi, tak, jakby też już jestem w takim wieku, nie wyglądam, ale już jestem przed 30 chwilę, więc że jestem świadom, że mam gdzieś te moje jakby ograniczenia, tak, związane z nawet też z genetyką, tak, no mam, gdzieś jestem już u progu tego i raczej dużo wyżej nie podskoczę, tak, z formy. No, oczywiście trenuję dalej. Też już nie mam aż tyle czasu, żeby aż tak bardzo się zaangażować. Może nie tyle co w treningi, co odpoczynek, regeneracja. No a to ma bezpośredni wpływ później na to, jak się wykona trening.
Więc, ale jakby bawię się tym, dobrze się odnajduję, lubię w ogóle środowisko całe kolarskie i to jest najfajniejsze. Wynik też jest istotny, ale tak jak mówię, bardziej w postrzeganiu takim właśnie poprzez patrzenie na samego siebie i czy robię jakiś progres, czy nie, i tak dalej. Wiadomo, że to też działa na tej zasadzie, że się porównuje z innymi zawodnikami, tak, ale wiadomo, ktoś nagle wystrzeli do góry, zrobi mega progres, a ja mogę na przykład zrobić tylko malutki postęp, no ale zrobię ten postęp i z tego będę zadowolony, nie? Więc tutaj rzeczywiście te wyniki no mają... Są takim dodatkiem do treningu. Tak, tak. Oczywiście zawody, rywalizacja motywuje, żeby faktycznie wyjść i zrobić konkretny trening, nie? Trzymać się konkretnego planu treningowego. To trzeba mieć ten cel jednak. Dokładnie. To... Bo jest koncepcja kolarstwa romantycznego, żeby sobie wychodzić i jeździć na wschody słońca i zachody. To jest bardzo fajne też oczywiście. Jak ktoś tak chce i może, to okej. Ale żeby już zrobić jakieś konkretne jednostki, żeby czasem zrobić jakieś powtórzenia wręcz do pożygu, za przeproszeniem, tak, no to no tak bez celu jakiegoś takiego, który jest związany z rywalizacją sportową, to raczej ciężko, żeby regularnie coś takiego robić, nie? Więc tutaj tak to wygląda i myślę, że to jeszcze będzie trwało dosyć długo, taka zajawka i trenowanie po prostu dla, no przede wszystkim dla samego siebie, żeby nie przytyć i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak, czyli nie sztuką jest schudnąć, a... Nie, jak to kiedyś pisałeś na fanpage'u, tak? Na fanpage'u, że tak, nie sztuką jest... Schudność, tylko potem to utrzymać? Nie przejeść tego, że nie sztuką jest spalić te kalorie, tylko potem nie przejeść. Nie odjeść, później nie odjeść, tak. Nie sztuką spalić kalorie, sztuką nie odjeść. No tak, tak. Ogólnie tak, ja sobie przez chwilę tam pisałem jakieś takie śmieszne rzeczy. A to też tam brałem, jakby sam tego zupełnie nie wymyślałem, tylko z jakichś tam książek takich się wkręciłem w jakiegoś takiego fajnego autora i on takie fajne tematy podawał i mi się to tak sobie pod sport to przekładałem, nie? Tak jak to wyjście na rower z niechęcią, nie? Z tym, żeby jak się nie chce wyjść, to żeby wyjść z niechęcią, nie? Miłosz Brzeziński jest taki gość, nie wiem, tak jak mówiliśmy, słuchałeś tak. Podcast, nie? Ten Elite Mentality. Tak, tak. Właśnie ja też słuchałem z nim podcast. Potem z nim przesłuchałem właśnie wszystkie podcasty, no. A potem u Ciebie na fanpage'u, raczej na grupce tak, facebookowej zauważyłem tak. Właśnie, że też dodałeś, że słuchałeś wszystkie podcasty. Dokładnie, dokładnie. I to było dosłownie w tym samym czasie, nie? Śmiesznie, no. Więc właśnie ja w tego Miłosza Brzezińskiego się bardzo wkręciłem. To jest taki, trochę taki coach życiowy, ale no. Jak coach od efektywności osobistej, coś takiego. Ale bardzo mądrze mówi. Ale fajnie mega się mądrze, tak, tak. Ja nigdy nie byłem wkręcony w takich coachów. Jest tak, dużo tak, takich no. Gości, co gadają o życiu, jak możesz żyć wszystko. I tak dalej. I możesz wszystko. Nie chodzi o to, właśnie to nie jest tak, że motywacja jakaś, nie, i tam gadanie o pierdołach, tylko inteligentny człowiek, który fajnie opowiada o takim codzienności i funkcjonowaniu w codzienności. No i ma to poparte też badaniami naukowymi. I dokładnie, i wszystko ma badania naukowe, więc te wszystkie też książki jego, to właśnie z audiobooka sobie przesłuchałem, on sam czyta te audiobooki i no i fajne, dużo fajnych rzeczy można wyciągnąć z niego. Czyli słuchałeś jego audiobooki, tak? Tak, tak, tak. No, to z ciekawości to, sobie polecam tobie. No on ma tam chyba ze 3-4 książki takie, znaczy chyba ma ich więcej, ale dużo, znaczna część jest o biznesie, tego jeszcze nie przesłuchałem, ale tam takie właśnie życiowe książki, które do każdego myślę trafią, nie? I, no to dobra, na pewno sobie przesłucham. Fajnie sobie posłuchać, no. Audiobooki to też fajna rzecz rzeczywiście. Przy okazji długich treningów można słuchać, nie? Także tak jak wcześniej już rozmawialiśmy. Dokładnie. Jak w ogóle do tego doszło, że zostałeś trenerem? Skąd ten zamysł, kiedy się to pojawiło? No wiesz co, zamysł zostania trenerem można powiedzieć, że już ma już długoletnią historię, bo myślę, że gdzieś tam już widziałem w sobie taką rolę
Idąc na studia, a że mam dzisiaj 28 lat, a na studia się idzie w wieku 19 lat. No, czyli powiedzmy, że 10 lat temu, tak? Już jakby wcześniej trenowałem i też trenując zawsze starałem się to robić świadomie. Miałem jakiegoś trenera, ale też sam lubiłem sobie pogłębić wiedzę co, jak, gdzie, po co. Czyli to nie było tylko, że trener wysyła ci, ty trenujesz i tyle i zapominasz o tym, tylko jednak się tak zagłębiałeś tak, te tematy, tak, co to daje. Tak, dokładnie. Zagłębiałem się tam, ta Biblia treningu kolarza górskiego. Podstawowa chyba książka, tak, którą każdy przeczytał. Tak, każdy ją już pewnie przeczytał, kto się interesuje kolarstwem górskim zwłaszcza. I też mnie interesowały tematy w ogóle, też jeden z niewielu przedmiotów jeszcze w liceum, który mnie interesował, to była biologia, właśnie tak, jeśli chodzi o organizm człowieka, nie? Czyli fizjologia jakaś. No i też później fizjologia wysiłku, sam sobie czytałem, poszedłem później na ten AWF. No i na AWF-ie już oczywiście edukacja taka w sporcie, sam dalej trenowałem. I co? No i tak to poszło w tym kierunku. Ja też oczywiście po drodze miałem kilku trenerów, którzy mnie wiele nauczyli, za co też jestem wdzięczny. No i też nie da się ukryć, zobaczyłem, że jakby można być trenerem i jakoś sobie z tego, no można tak pracować, nie? I coś tam z tego mieć. Więc tak naprawdę już powiedzmy naście lat temu wiedziałem, że chcę to robić, nie? Tylko też miałem taki komfort i to jakby jestem tego świadom, że w wieku 19 czy 20 lat nie miałem jakiegoś ciśnienia ze strony rodziców, rodziny, nie, żeby dorabiać, tak? Że jakby no miałem taki komfort, zaplecze, miałem dom, rodziców, którzy wspierali mnie, tak? Akurat no, mama raczej chciała, żebym robił coś innego, tak? W sensie jakiś lekarz, coś, sama mnie na studia jakieś zapisywała, o czym ja nawet nie wiedziałem czasami. No w ogóle śmieszne akcje. Ale też jest, dziękuję za wiele rzeczy. No tutaj raczej ze strony taty było takie podejście, żebym po prostu rozwijał się w takim kierunku, jakim chcę. On od zawsze widział, że sport to jest moje całe życie. Żebym szedł na AWF spokojnie, żebym sobie studiował, tam niczym się innym nie martwił, tak? I mnie wspiera dalej oczywiście, teraz już aż tak bardzo nie musi, ale gdzieś tam w trakcie studiów, później poszedłem na studia podyplomowe, jeszcze też trenerskie, dwa kierunki, więc jakby nie... Wiadomo, że różne są sytuacje w życiu, tak? I niektórzy po prostu już gdzieś tam w wieku, nie wiem, 20 lat, no muszą decydować, jakieś podejmować decyzje, szukać pracy i gdzieś tam, nie wiem, mieszkać może sami. No ja tutaj nie miałem czegoś takiego. Też nie miałem jakby, ani nikt mnie nie wyganiał z domu, ani sam nie miałem takiej potrzeby, nie? I było mi dobrze. Więc jakby skupienie się w 100% na tym, na tej edukacji, no i na swoim trenowaniu też, nie? I tak naprawdę studia podyplomowe to dalej, ja tylko trenowałem i się uczyłem. Już się wkręcałem w tą trenerkę, więc tutaj, no i tak naprawdę co, ostatnie 2-3 lata to już mogłem tak głębiej wejść w działalność swoją trenerską i w tej chwili prowadzę tą działalność trenerską, no i sam dalej trenuję na tyle, ile mogę. Jest tego czasu już znacznie mniej, ale dalej jest i na pewno będzie, bo jakby... Kolarstwo dopiero się rozwija też w Polsce, nie? Bo to się rozkręci, no, myślę. Też pewnie. No się zmienia, różne ma tam, ewoluuje. Raz się rozwija, raz się zwija. Różnie to bywa. Ale no chodzi o to, że jakby na pewno na jakimś poziomie sobie będę jeździł cały czas, tak? Bo to jest po prostu taka zajawka, taka pasja i to, no każdy powinien mieć coś swojego, co lubi robić i żeby to robił, nie? I tutaj ja jeżdżę na rowerze i to jest też fajna przerwa gdzieś tam w pracy, od siedzenia przed komputerem, no nie da się ukryć, że
taka zdalna opieka trenerska, no bo takim czymś się przede wszystkim zajmuje, no to jednak jest sporo siedzenia przed komputerem, nie? Plus jakaś tam dalsza edukacja, to też siedzenie przed komputerem czy przed jakimiś tam papierkami, to jednak fajnie jest po prostu w środku dnia na przykład wyjść na trening i tam sobie od tego uciec, uwolnić głowę i dodatkowo wtedy często fajne pomysły jakieś do głowy przychodzą, nie? Jak? Ale też praca przy komputerze to jest strasznie, moim zdaniem, ciężki temat, żeby dysponować tak czasem. W sensie, ja zawsze jak mam jakieś na przykład zadanie albo coś mam zrobić przy komputerze dłuższego, to po godzinkę porobię, potem trochę tu muzyki, trochę czegoś i jest bardzo ciężko skupić się. Duża umiejętność, to prawda, to no, mam już kilka sposobów, które między innymi jakby zapożyczyłem od tego Miłosza Brzezińskiego, który też tam o efektywności pracy opowiada, tak, ale faktycznie trzeba taką samodyscyplinę wrzucić sobie do pracy. Też, no jesteś w domu, nie idziesz do biura, tak, więc w sumie jesteś w domu, tak, możesz sobie w piżamie być i cały dzień leżeć w łóżku, tylko że z komputerem. No więc jest kilka trików, tak, że z daleka od siebie smartfon, włączasz na przykład przypomnienie co 40 minut, które, no tak jak, nie wiem, jak w szkole, nie, że masz tam budzik na 10 minut luz, później znowu, nie, jakimiś tam etapami. I to działa faktycznie, żeby sobie to zorganizować. No i chyba kluczem jest smartfon daleko, nie? I nie mieć odpalonych innych zakładek, jak jakiś Facebook. To wyłączone jest... powiadomienia, myślę, to jest... Tak, wyłączone powiadomienia. Inna sprawa, że ja też przez Facebooka, jakby na Facebooku sporo pracuję, się komunikuję z zawodnikami, no ale to jakby też trzeba rozdzielić sobie najpierw pracę gdzieś tam na planach, a później pracę typu dzwoniąc do zawodników, czy pisząc z nimi na Messengerze, czy jakieś maile im powysyłać, także jest to umiejętność, ale na pewno jest tak, że jakby sport, tak, i tutaj też trochę przygotowuję pod to, żeby sobie taką samodyscyplinę wyrobić, nie, i w sensie jakby myślę, że nie każdy jest stworzony, nie każdy by potrafił po prostu w domu siedzieć i pracować i się skupić na tym i robić tą robotę regularnie, tak jak powinien. No a jakby sport od dzieciaka uczy tego, że musisz coś robić regularnie, musisz się na czymś skupić, żeby mieć jakieś efekty, nie? Więc wydaje mi się, że no w ogóle sport ma wiele innych wartości, które gdzieś tam od dzieciaka, no ale między innymi tutaj wydaje mi się, że nieźle potrafię gdzieś tam tą robotę wykonywać w domu i sobie narzucić jakiś tam rygor, którego się staram trzymać, jak na razie. Też powracając do tematu treningowego i trenerskiego, to skąd głównie czerpiesz wiedzę? Oczywiście oprócz tego, że miałeś wcześniej tych innych trenerów, jednak rozwijałeś to jakieś książki, podcasty, coś trenerskiego, głównie kolarstwo albo też około treningowe, nie? No tak, w ogóle mega dużo jakby takiej podstawy treningowej się bierze z takich książek nie o kolarstwie, nie, tylko o fizjologii wysiłku i takich tematów. Dużo jest jednak anglojęzycznych rzeczy, jakichś artykułów z internetu. No i oczywiście książki, doświadczenie, tak jakby dużo zebrałem wiedzy po prostu będąc zawodnikiem czyli z innych trenerów, jakby ze słuchania ze swojego organizmu, plus studia, na studiach, jakby studia o tyle są fajne, że jakby na samych studiach się niewiele nauczysz, będąc na studiach i siedząc tam, tak, tylko po prostu studia ci dają fajne materiały do nauki, nie? Że jeżeli ktoś chce, to sobie pogłębi tą wiedzę, więc tutaj ze studiów sporą bazę jakichś książek zebrałem, więc tutaj jakby nie będę ich wymieniał, mogę ci gdzieś tam wysłać jakiś zestaw, bo jest ich dużo, aczkolwiek no głównie to są książki, tylko że anglojęzyczne, bo jednak jest mało fajnych pozycji przetłumaczonych na polski. I tak to wygląda.
tak naprawdę ja cały czas tą wiedzę też pogłębiam dzięki zawodnikom. Czasem mi zadadzą jakieś pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. No to je pogłębiam, nie? Jakby tutaj nie jest tak, że jestem najmądrzejszy na świecie i zawsze jest co doczytać i pogłębić. Zresztą pisząc jakieś tam artykuły, bo czasem mam okazję pisać jakiś artykuł na portal polarski, to no to też przecież tego nie piszę z pamięci, nie? To nie jest tak, że się wszystko wie i się schodzącą encyklopedią, bo jakby nie jestem jakimś profesorem habilitowanym i w ogóle trener, pytanie, co to jest dobry trener, nie? Czy ten, co wszystko wie o fizjologii wysiłku, czy raczej ten, co się z tobą spotka bezpośrednio, pogada, pojeździ, nie? Wiadomo, że gdzieś trzeba ten złoty środek znaleźć, nie? Czasem mam takie zajawki, że kurczę, chętnie bym posiedział cały dzień przy książkach i zagłębił jakiś temat, ale no, nie mam na to czasu, bo się chcę spotkać tam z zawodnikami, pojeździć z nimi i wiesz, i jakby nie można tak pójść tylko w jedną stronę, tylko trzeba gdzieś znaleźć złoty środek, czyli właśnie dysponować jakąś sporą bazą wiedzy, no ale być też z drugiej strony, umieć ją przekazać zawodnikowi i, no i też mieć kontakt z tym zawodnikiem, nie? Co oczywiście nie jest łatwe, prowadząc taką zdalną opiekę trenerską i no to już takie głębsze tematy, no bo to zawsze zależy, kto czego szuka, nie? Jak ktoś szuka jakiejś takiej mega motywacji, sam nie potrafi ruszyć tyłka na trening, trochę odbiegam od tematu, ale nieważne, czyli taki, żeby ktoś cały czas był przy nim, nie? Taki trener personalny, to wiadomo, że w zdalnej opiece trenerskiej tego nie znajdzie, nie? I nie z każdym się wyjdzie na rower. A jak ktoś tylko chce przede wszystkim usystematyzowania treningów i tak dalej, to taka zdalna opieka jest okej. Ale wracając do tematu, wiedza po prostu na przestrzeni lat, studia, własne doświadczenie. Czyli głównie z praktyki. Głównie z praktyki, tak, no dokładnie, przede wszystkim. No wiadomo, że fajnie połączyć tą teorię po prostu z praktyką, nie? I gdzieś też szukać jakiegoś złotego środka. Nie uważam, że żeby na przykład osoba, która nigdy nie była zawodnikiem jakimś profesjonalnym, żeby na przykład żeby to eliminowało tą osobę z bycia dobrym trenerem, nie? Bo to wcale tak nie jest. Często właśnie słabi zawodnicy, powiedzmy, którzy nigdy nie mieli żadnych takich większych sukcesów, to właśnie oni pogłębiali wiedzę, co, jak zrobić, żeby no kurczę jeździć szybciej, nie? I może organizmy nie te, tak? Ale dużą wiedzę mają i tą praktyczną, i teoretyczną, więc co jakby nie można tak jednoznacznie powiedzieć, tak, bo też znam dużo osób z mega dużą wiedzą, która, no, jakichś profesorów z wiedzą z fizjologii wysiłku. No i też nie znaczy, że to jest okej, w sensie, że są dobrymi trenerami, nie? Bo musisz się też dobrze skomunikować z podopiecznym i tak dalej, więc ta wiedza jest bardzo istotna, no ale to nie jest jedyna rzecz, która jest istotna w byciu trenerem, nie? A jeszcze powróćmy do tematu zawodów i startów. Czy masz jakiś taki rytuał przedstartowy i ogólnie co jest przed startem, co byś zalecał? Jak najbardziej, no, na przestrzeni tych kilkunastu lat ten rytuał się jakiś tam wyrobił. On się też trochę modyfikował, ale jeśli chodzi o samo jedzenie, no to tak typowo powiedziałbym, to znaczy to ładowanie węglowodanów mimo wszystko, mimo tego, że XC to takie 90 minut, to jednak to robię, czyli odrzucenie, jakby zmiana proporcji w posiłkach, jeśli chodzi o proporcje węglowodany, białka, tłuszcze, gdzie jest tych węglowodanów więcej, a białek, tłuszcz mniej, a przed samym jakby wyścigiem ten posiłek na 3 godziny przed, który gdzieś tam powinien się składać, powiedzmy, z, no przede wszystkim z węglowodanów jakichś takich prostych, na przykład ryż plus jakiś banan,
trochę miodu na przykład, tak? Więc jakby nic takiego tłustego, oczywiście... Lekkostrawny. Tak, więc tutaj no nie ma tu dużej filozofii, znaczy jest, bo dużo osób ma problemy z tym, nie? Ja mówię, że nie ma, bo to wydaje się takie proste i oczywiste. No ale to jednak po latach już praktyki. Ale no tak, po latach jest to wypracowane, nie? No ale rzeczywiście przede wszystkim zadbać o te węglowodany, żeby wysycić mięśnie glikogenem i żeby po prostu tego nie zabrakło w trakcie wysiłku, a może nie tyle co nie zabrakło, co po prostu, żeby było tego jak najwięcej, tak? Bo wiadomo, że on się tam w trakcie wysiłku zużywa. No i też zadbać o takie żywienie w trakcie wyścigu. No, jakby tutaj XC, oczywiście też trzeba się dobrze odżywić, naładować tymi węglowodanami, to jest bardzo istotne, ale jednak przy tych dłuższych wysiłkach to ma jeszcze większe znaczenie, nie? Czyli bardziej, myślę, tutaj maratończycy powinni jeszcze większą uwagę zwrócić na takie żywienie i wtedy zadbać faktycznie o takie dobre doładowanie tymi węglami. No i żywienie już, całą strategię taką żywieniową w trakcie jakiegoś maratonu, nie? Tutaj w XC jest, myślę, mniejszy problem, nie? Jak ktoś ma długi maraton, no to musi się zastanowić, czy jechać go na samych żelach, czy może na jakimś batonie, co dobrze toleruje, czego nie i tak dalej, i tak dalej. To jest podejście indywidualne też duże. No, dokładnie. Także tutaj... Ale wiadomo, że jakby ta rutyna przedstartowa to nie tylko żywienie, nie? Tam jest dużo innych kwestii, typu właśnie no, kwestie treningowe. To też zależy, czy ten wyścig jest istotny, czy nieistotny, czy jedzie się go treningowo, tak, czyli na może większym zmęczeniu trochę. Dużo jest kwestii, nie? Przygotowanie sprzętu, dojazd, kiedy dojechać najlepiej, na jakieś zawody. I tak dalej, i tak dalej. No, kiedyś miałem taki okres, że na Puchary Polski to jeździłem 2 albo 3 dni przed. Nie? Też miałem taką... To znaczy, nie, że się stresowałem jakoś strasznie tym, ale po prostu chciałem już na 2 dni przed być przed zawodami, być już na miejscu, nie? Już mieć spokój, taki, wiesz. No tak bardzo się nastawiałem. Tak miałem. No teraz już oczywiście tak nie jest, bo nie ma na to czasu, ale wtedy mogłem sobie na to pozwolić, więc lubiłem być odpowiednio wcześniej przed zawodami, objechać trasę i tak dalej, nie? Dużo czynników jest faktycznie, które tak naprawdę każdy sobie musi sam sprawdzić i zastosować, nie? Dobrze jest sobie zapisywać w ogóle po jakimś mega wyścigu, no po jakimś bardzo złym też, ogólnie. Jakby to, co zapisane, to można do tego wrócić i właśnie, ale powiedzmy, po dobrym wyścigu zapisujesz sobie, co jadłeś, co robiłeś dzień przed dokładnie, nie? I starać się odtworzyć jakby te warunki, które z tego znaleźć idealnego taki złoty wyścigu, środek, dokładnie, który poszukać właśnie jakiegoś takiego systemu, który ci pozwala na jakby doprowadzenie organizmu do jakiegoś tam optymalnego, najlepszego wysiłku, jaki możesz, jesteś w stanie zrobić, nie? Oczywiście to no, przede wszystkim zależy od treningów, jakby twoja dyspozycja startowa, nie? Ale te ostatnie 2 dni, powiedzmy przed wyścigiem, też są bardzo istotne i jakby wiele się w nich nie zrobi, jakby formy się nie podwyższy nagle, ale można dobrze spierniczyć wszystko, jak coś zjesz, nie? Także tyle, jeśli chodzi o rutynę. To znaczy, mógłbym długo jakby konkretną rzecz rozpatrywać, nie? Na przykład kiedy podróż przed startem, ale to jest dużo zmiennych, które by trzeba było rozpatrywać, nie? Na jakie zawody, jak daleko i tak dalej, i tak dalej. Startujesz nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Mniej więcej które kraje? Czechy pewnie, Słowacja? No tak, to raczej te takie w zasięgu samochodu, nie? Jaka różnica jest między startami, wyścigiem, zawodnikami, organizacją trasy? Jakie odczuwasz różnice? Wiesz co, faktycznie te Czechy najczęściej
Jeździmy do Czech, jeśli chodzi o zagranicę, no bo mamy sprawdzone te puchary czeskie. No jest to po prostu takie jednolite, nie? Jak tam są puchary Czech, to wszystkie te puchary Czech, to jest jeden organizator, to jest zrobione dobrze, fajne miasteczko, tak, dobrze zorganizowane. U nas jest tak, że są puchary Polski, no i jakby się zgłaszają organizatorzy różni i robią jakby wspólny cykl, jeden cykl, ale no nie ma takiej jedności w tym, powiedzmy, nie? Więc trochę przez to, powiedzmy, ta organizacja nie może być aż tak dobra jak u Czechów, nie? W ogóle Czesi no są pod wieloma względami bardziej ogarniętym narodem niż Polacy, niestety, no jakoś po prostu mają taką też mentalność może bardziej sportową, takiego aktywnego wypoczynku. Jak swojego czasu grałem w tenisa, to tam też w ogóle polscy tenisiści, pamiętam, jeździli do Czech trenować z jakichś tam względów, więc w wielu dziedzinach. I tak naprawdę jeśli chodzi o same Puchary Polski, tak jak myślę, no, czyli te najważniejsze imprezy w kraju, to są fajne imprezy, na fajnych trasach, dobrze zorganizowane w większości. Poziom sportowy, jakbyś spojrzał na pierwszą dziesiątkę w Czechach w elicie, powiedzmy z mistrzostw Czech, nie? XC. Pierwsza dziesiątka w Czechach i pierwsza dziesiątka u nas, to kurczę, tam nie ma jakiegoś mega różnicy. Tak naprawdę ja mam takie fajne porównanie, bo z takim konkretnym Czechem się porównuję, który jeździ na podobnym poziomie jak ja, może ciut lepszym, nie? Ale bardzo podobny. No i on kończy 9 u siebie, ja kończę 9 w Polsce, nie? Więc i no tam jest okej, okay, Ching, Kulawy, który już tak raczej sobie już odchodzi jakby z tego sportu, to znaczy nie wiem, no ale jeździ wolniej. Tak, no to my mamy Wawaka, który jest w pierwszej dwudziestce, tak naprawdę Marka Kowę, więc jakby poziomowo w elicie na razie nie ma jakiejś przepaści, nie? W tych młodszych kategoriach faktycznie widać u Czechów, że tam mają ogarnięty ten sport młodzieżowy, te kluby, inaczej wygląda, nie? W ogóle inaczej wygląda miasteczko w Pucharach Czech. No, jakby spytałeś się o starty zagraniczne, ja porównuję nas do Czech, bo no tak głównie naprawdę te starty są. Głównie w Czechach, nie? Tam w Austrii bywało kilka startów, dosłownie kilka, ale głównie Czechy. Więc widać po tych klubach, że tam, no nie wiem, jest to, mają więcej kasy, może jest to lepiej zorganizowane, że tam jak przyjeżdżają klubem ci Czesi, to się fajnie rozstawiają. Te dzieciaki mają fajny sprzęt i jest to, no tutaj jakby u młodzieży to widać. Niektórzy twierdzą na tej zasadzie, jakby patrząc na to, co się dzieje w Czechach, że za dzieciaka zajeżdżają tych młodych, bo no faktycznie patrząc na elitę, nie mają jakichś dużo mega gwiazd, nie? W sensie, no dosłownie kilka, a u kobiet już w ogóle, nie? To u nas chyba jest lepiej. Ale u dzieciaków mają dużo takich juniorów mocnych, tak? Czy tam juniorów młodszych, którzy na tych młodzieżowych mistrzostwach Europy wysoko kończą, a w elicie ich nie widać. Aczkolwiek no, zobaczymy, co będzie za 5 lat. Może wtedy Czesi się wybiją, bo to też jakby no, kolarstwo górskie nie jest taką, no, to dosyć młoda dyscyplina jest, nie? Więc to się cały czas rozwija, zmienia, ewoluuje, więc zobaczymy. Ale co, no tak jak mówię, te Puchary Polski u nas i poziom wcale nie jest zły. Był taki moment chyba, no taki średni u nas. Ja wtedy byłem drugi na mistrzostwach Polski w elicie. No to też nie da się ukryć, że po prostu tam była jakaś tam luka też. Oni oddzielili wtedy starty, już nie będę Orlika z elitą, nie będę chodził o szczegóły. A teraz to mamy naprawdę wielu mocnych zawodników, mamy fajne teamy, bo jest JBG, jest Volkswagen, jest Cross. Tak, no też ich nie ma dużo, ale no, kolarstwo górskie ogólnie nie jest jakimś dużą, nie jest dużą dyscypliną. W porównaniu do szosowego. I w Czechach też nie ma dużo jakby teamów
kolarstwie górskim, które tam oferują fajne kontrakty, z których można dobrze żyć, nie? No i w Polsce też nie ma, no bo to taki jest tak naprawdę ten sport, no jest mocno niszowy, a no a porównywanie się do Szwajcarów, no to niekoniecznie ma chyba sens, nie? Bo to inny w ogóle, no inny kraj po prostu, bardziej zamożny. A też co do kolarstwa górskiego, dlaczego taki wybór, a nie na przykład, nie wiem, kolarstwo szosowe, enduro, downhill, dyscyplin jest wiele? No, wiesz co, myślę, że tak jak każdy dzieciak, zaczynałem od kolarstwa górskiego, jednak rzadko kiedy chyba nie słyszałem, żeby, nie wiem, dzieciak poszedł, miał szosówkę i wyszedł na szosę, nie? Tylko zaczynało się od wycieczek z tatą rowerowych po lesie i tak zostało, jakby nigdy mnie nie ciągnęło na szosę. Miałem okres, gdzie gdzieś tam była nawet szansa przejść do jakiegoś teamu szosowego, ale po rozmowie z tym prezesem z szosy w ogóle wyczułem ten klimat taki jakiś nieprzyjazny, nie? I jakby nie udał się ten transfer, z czego się dzisiaj się cieszę, no. Ja teraz jestem już tak, myślę, mocno, no teraz to już za późno na jakieś zmiany, ale jestem, się czuję zakorzeniony tak mocno w kolarstwie górskim, że nawet no, nie chciałbym iść na szosę. Źle się w ogóle czuję też w grupie, w peletonie, no, to kwestia objeżdżenia pewnie po prostu. Ale kolarstwo górskie, wydaje mi się, też daje taką większą wolność. Możesz wszędzie wjechać sobie w jakiś teren. Nic cię nie ogranicza, nie? Nic cię nie ogranicza. Jesteś bardziej tam jakby związany z naturą, przyrodą, w lesie, nie? Gdzieś tam mieszkając w Warszawie, na szczęście na obrzeżach, ale jednak no to wyjeżdżenie na tą szosę, gdzie najpierw trzeba się trochę tam przebić przez te bardziej ruchliwe ulice. Światła, wszystko, mijające no, auta, wszędzie, tak. Tiry, rozpędzone. Tak jak mówię, na szczęście mieszkam na obrzeżach i nie ma z tym tragedii, no ale mimo wszystko, no a jak mam okazję wjechać sobie po prostu za dom w las, bo na szczęście mam las za domem, Mazowiecki Park Krajobrazowy i tam być z dala od wszystkich, od samochodów, od wszystkiego, No to kolarstwo górskie jest po prostu pod tym względem mega fajne i tutaj jakby też kwestie związane z techniką, z objazdami rund, różne są trasy, sama jakby dużą atrakcją jest sama trasa w wyścigu, nie? Że jedziesz do Jeleniej Góry i się tym jarasz, bo masz fajną techniczną trasę i sobie ją przejedziesz, no to ten cały klimat, nie? Jakby tutaj kolarstwo górskie jest mniejszym sportem, jest mniejsza kasa, co oczywiście można, co nie jest dobre w pewnym sensie, tak? Tam nie jedziesz i nie wygrywasz kilku tysięcy za wyścig czy coś takiego, jakby mniejsze nagrody, ale to z drugiej strony dzięki temu jakby jest, wydaje mi się, że ta atmosfera jest ten taka, klimat, wiesz, bardziej, taka bardziej koleżeńska, przyjazna, nie? No bo nie da się ukryć, co jakby też, no, myślę, że mało kto tam ściga się, bo nie wiem, bo tam zarabia na tym czy coś takiego, ale jednak no, gdyby to był większy sport, gdzieś tam bardziej zarobkowy i większe te nagrody, no, też by była taka większa presja, nie? Taka niezdrowa. Nie myślę o sobie, myślę, żeby mi się nie włączyło coś takiego, jak gdzieś tam większa rywalizacja i chęć, nie wiem, gdzieś tam bycia jak najlepszym, bo jest kasa do wygrania większa, ale na pewno dzięki temu, że to jest sport bardziej niszowy, to jest taki bardziej, nazwałbym to, te wyścigi takie bardziej rodzinne, nie? Jakby jak też już jestem w tym sporcie od 12 lat, to po prostu to środowisko się zna bardzo dobrze. Też mam raczej taką osobowość, że staram się unikać konfliktów, nawet komuś przyznać rację, jak wiem, że ja mam rację i nie staram się na siłę komuś wpychać swojej racji, nie, nie muszę, chyba że są takie sytuacje, że trzeba udowodnić coś, ale no i ogólnie się dogaduję z ludźmi i czuję się mocno związany z tym środowiskiem, nie? Więc tutaj pod tym względem nigdy bym w tej chwili nie przyszedł do szosy, nie? Gdzie tam nie znam ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jakie czynniki według ciebie wpływają na sukces w kolarstwie pod względem
stwórz taki idealnego zawodnika, który jest skazany na sukces, że tak powiem. Co by musiał mieć, jakie zaplecze ze sobą i jakie cechy charakteru też tutaj najważniejsze. No ciekawe pytanie. No, zacząłbym od głowy, bo tutaj głowa ma mega duże znaczenie i taka pokora, tak, i cierpliwość, że nic nie ma drogi na skróty i nastawienie się na to, tak, że gdzieś tam sukces nie przychodzi po roku, po dwóch, czy tam niektórzy myślą, że po miesiącu treningu, tylko przychodzi po 5, 6, 7 latach. Oczywiście zależy, o jakich sukcesach mówimy, ale mówimy o takim kolarzu, który tam dąży do jak najwyższych celów, tak. Nie? Więc jakby tutaj taka też umiejętność przegrywania, wyciągania wniosków, więc tutaj głowa. Plus oczywiście organizm sam w sobie. No niestety jest tak, że nie rodzimy się równi, z równymi szansami i no, trzeba mieć te odpowiednie geny, żeby jeździć na najwyższym poziomie gdzieś tam. Jeszcze w Polsce powiedzmy, że można być w miarę dobrym, nie będąc jakimś asem od urodzenia, w sensie, ale już jak za granicą ktoś chce się ścigać na wysokim poziomie, no to tam są już goście, którzy raz włożyli masę pracy, ale dwa po prostu się urodzili tacy, że są w stanie jeździć tak szybko, nie? Więc talent plus ciężka praca, po prostu, nie? No i ta głowa, jakby też już na przestrzeni tych kilkunastu lat widziałem wielu utalentowanych zawodników, czy to w moim wieku, czy młodsi, którzy przychodzili tam, wybijali się w juniorze młodszym, juniorze, no i na przykład kończyli na juniorze, nie? No bo gdzieś tam mieli, no, czy im się nie podobało już, czy się wypalili i tak dalej, także tutaj no przede wszystkim ktoś musi chcieć i się odpowiednio nastawić tak psychicznie, nie, na to, a jeżeli ma talent, tak, tutaj sam organizm no niewiele da, jeżeli nie ma do tego odpowiedniego nastawienia i odpowiedniej głowy. Więc pytałeś się o idealne cechy charakteru, tak? Tak, a tak ogólnie takie zaplecze na przykład, jakie byłoby potrzebne? Takie ostrzeżenia? Zaplecze. Oczywiście, wiesz, no, jak w każdym sporcie zawodowym czy tam wyczynowym jest tak, że im głębiej się wchodzi w ten sport, tym to zapotrzebowanie takie finansowe, zaplecze finansowe jest coraz bardziej istotne i tak jest w każdym sporcie, nie? Czego byś nie robił, im dalej, im głębiej, tym chcesz mieć to, tamto, tym jest ci potrzebna opieka trenerska, fizjologa, sprzęt itd., itd. Ale tutaj akurat kolarstwo górskie jest o tyle fajnym sportem, fajnym i niefajnym, można to różnie rozpatrywać, ale że niewiele trzeba, żeby pojechać na Puchar Świata, powiedzmy do Czech i wystartować, nie? Że możesz to zrobić mając, nie wiem, bliskich, którzy cię tam zawiozą, no okej, kasę trzeba, nie? Żeby tam dojechać nocleg. Jakąś, ale nie musi być to ogromny budżet. Nie? Oczywiście fajnie mieć fizjologa, jakiegoś masażysty na miejscu, ale tak naprawdę jeżeli masz tam, nie wiem, jednego, dwóch bliskich, którzy są w stanie z tobą pojechać, ogarnąć tematy, no też muszą wiedzieć, jak to się robi, to możesz sobie wystartować z najlepszymi gośćmi na świecie, nie? I się sprawdzić. Więc tutaj uważam, że nie musi być jakieś kosmiczne zaplecze, żeby się wybić w kolarstwie górskim, nie? To nie jest szosa, gdzie ty musisz mieć jakiś ogromny team, żeby pojechać i się jakby rywalizować z najlepszymi, nie? Tutaj nie musisz mieć teamu żadnego, tak naprawdę. No ja mówię o takiej wersji, wiesz, najtańszej, żeby mieć okazję się gdzieś tam pokazać, sprawdzić też. I mieć okazję pokazać swoje możliwości, nie? Więc zresztą niedawno z jednym z trenerów też sobie rozmawialiśmy i tak przytakiwaliśmy, że kurczę, teraz no, często jest takie nastawienie, że przychodzi jakiś młody zawodnik z talentem i chce wszystkiego, nie? W sensie chce, kurczę, żeby mieć rower taki, taki i taki, chce, żeby go dowieźć,
wymasować, wszystko pod nos zanieść, nie? A wcale tak nie jest, nie? Jakby jest, są przykłady z czołówki Pucharów Świata, gdzie goście jeżdżą sami z rodziną kamperem, mówię o MTB, i sobie ogarniają tam sami z żoną, ogarniają dojazd na Puchar Świata, przyjeżdżają i przyjeżdżają w pierwszej dziesiątce, nie? Więc tutaj w kolarstwie górskim nie trzeba wiele tak naprawdę. Oczywiście fajnie mieć wiele i fajnie mieć to zaplecze. Ale można zrobić to niskim kosztem bardzo. Można to zrobić jakimś niskim kosztem, to znaczy stosunkowo niskim kosztem, no. Nie? I tak koniec końców umówmy się, to, że sam fakt, że już ktoś jeździ na rowerze, trenuje, ma fajny rower, no to już niewiele osób sobie może na to pozwolić tak naprawdę, w sensie tak procentowo do populacji, tak, że ma czas na to, że może poświęcić jakiś tam swój czas w ciągu dnia na trenowanie, na odpoczynek. Ale tak, więc tutaj tak mówię w kontekście takim, że naprawdę warto, nie należy oczekiwać zbyt wiele, no bo po prostu prawda jest taka, że nie ma takiego zaplecza w kolarstwie górskim, jakby się tam wymarzyło, tak? Jest niewiele teamów, które zapewnią wszystko. To nie jest taka kasa, jak na szosie na przykład. I na to trzeba się nastawić, a przede wszystkim trzeba wykazać, jakby trzeba wykazać chęć do tego, żeby gdzieś się rozwijać i samemu sobie starać ogarnąć niektóre tematy i można to zrobić. No jakby nie chcę się podawać jako jakiś mega przykład, ale podam swój przykład, jak miałem 2 sezony, gdzie po prostu jeździłem pociągami na wyścigi i to telepałem się tymi pociągami po całej Polsce, bo wtedy jeszcze nie miałem, miałem już prawo jazdy chyba, ale nie miałem auta żadnego. Tam jakby wtedy jeździłem WKK, ale WKK tak wtedy jeszcze nie było tak dużym klubem, więc nie było takich wspólnych wyjazdów dalej w Polskę. No i jeździłem i było bardzo fajnie, mega dobrze wspominam ten czas w ogóle, chętnie bym... Dobra, no nie, auto mieć fajnie i to jechać. Ale są większe przygody, myślę. Ale przygody fajnie. Nie wiem, czy bym wrócił do tego, ale pociągnie chętnie bym się przejechał na wyścig. Chociaż raz, żeby sobie przypomnieć, nie? Więc kurczę, można z budżetem 300 zł pojechać na wyścig na drugi koniec Polski, pojechać ten wyścig i wrócić, tak? Za 200-300 zł, nie? Po prostu jedziesz pociągiem, siadasz w pociąg, bierzesz nocleg, agroturystykę za 3 dyszki, jedziesz wyścig i wracasz. No i jak masz zajawkę, to kurczę, każdy będzie kombinował tak, żeby spiąć sobie taki budżet i się pościgać, nie? No, więc jakby podsumowanie tego zaplecza, nie trzeba wiele i nie powinno się jakby żądać wiele, żeby się ścigać na przyzwoitym poziomie w kolarstwie górskim, nie? Co nie znaczy, że nie fajnie by było, jakby kluby było stać na to, żeby takie fajne zaplecze sprzętowe zapewnić. No ten sprzęt jest dużym kosztem, tak? Żeby mieć na czym się ścigać, żeby to chociaż nie przeszkadzało w ściganiu, tak? Bo wiadomo, że sprzęt nie wygrywa, ale można dużo tracić na sprzęcie, nie? Więc tutaj ten rower jest sporym kosztem, ale mając rower już niewiele trzeba, tak? Nie. Myślę i tak, że na przestrzeni lat te kluby kolarskie już pozyskują coraz więcej sponsorów, więc no, jest już łatwiej tak. O ten sprzęt w klubie. Chyba tak. No właśnie tak, Czesi są fajnym przykładem. Tam jest jakiś dobry system, że chyba nie znam szczegółów, teraz tak trochę gadam, bo gdzieś usłyszałem, nie, że tam każdy klub po prostu z góry tam, gdzie by się nie zgłosił, do tych czeskich producentów, taki Superior jest tam chyba, to tam od razu 50%, za 50% rowery, coś tak, no mają to jakoś lepiej ogarnięte, nie? Tak słyszałem i u nas może też trochę tego brakuje, no ale to jest jakiś tam szerszy temat. Z tym zapleczem. Ja w każdym razie, no, ja swojego czasu grałem w tenisa też, powiedzmy do 16 roku życia, to był mój sport numer jeden.
i przechodząc na kolarstwo, no to w ogóle wow, że ktoś tam zwraca za dojazd w kolarstwie, bo w tenisie to w ogóle nie było takiego myślenia klubów, nie? W sensie, no nie da się ukryć, tenis, to był, te kluby tenisowe to takie mocno nastawione za przeproszeniem, może brzydko powiem, no, ale na dojenie rodziców z kasy po prostu, nie? Że no, strasznie kosztowny sport, więc być może ze szczęściem mój tata przyjął, że wolę kolarstwo niż tenisa, nie? W pewnym momencie musiałem zadecydować i poszła decyzja na kolarstwo. No i w kolarstwie tutaj rzeczywiście znacznie mniejsze te wydatki były. I też jakiś rower wtedy Warszawski Klub Kolarski ogarnął, no i można było się ścigać. I się cieszę. A teraz takie dwa pytania, ale w sumie można to połączyć w jedno, czyli jak uniknąć przetrenowania oraz kontuzji, bo z jednej strony przetrenowanie to bardzo łatwo można kontuzji nabrać, więc myślę, że to jest połączone i jakby tego, jak zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji, przetrenowania. No wiesz, też takie, to jest ogólne pytanie, no bo tak naprawdę w dużym skrócie można by powiedzieć, że po prostu planując właściwy, tak zwany speriodyzowany plan treningowy, nie? Czyli gdzieś w planie, jakby w procesie treningowym masz okres ciężkiej pracy, to znaczy okres treningu, czyli gdzieś tam budowania tego zmęczenia też, a później musi być chwila luzu, żeby wypocząć. I znowu później dokładasz obciążeń już trochę większych, czyli ta periodyzacja, czyli taki podział na okresy, nie tam mikrocykl, mezocykl i tak dalej. W każdym razie uniknąć przetrenowania, no najlepiej w taki sposób, żeby były te okresy faktycznie odpoczynku, nie? I tutaj no, nie można cały czas nawalać, bo bez odpoczynku ta forma nie pójdzie do góry, nie? To tak jakbyś, fajnym przykładem jest po prostu podanie czegoś takiego, że spróbuj pojechać na wyścig i go dobrze pojechać po czterech bardzo mocnych dniach treningowych, nie? Bez odpoczynku. No wiadomo, że do dupy go pojedziesz, bo będziesz zmęczony, nie? I będziesz w niskiej formie. Ta forma dopiero urośnie, jeżeli ty sobie odpoczniesz i wtedy faktycznie na takim wyścigu może pójść dobrze, jeżeli odpoczniesz po mocnym okresie. Więc tutaj przede wszystkim te pamiętanie o tym, że odpoczynek też jest potrzebny i jest tak samo ważny jak sam trening, nie? Że tutaj nie można zapomnieć o tym odpoczynku i nie można tylko dokładać. No i faktycznie tak jak mówisz, jest tak, że te kontuzje powstają często w wyniku przetrenowania. No nie mówimy o kontuzjach jakichś tam kraksy czy coś takiego, nie? Bo to jest inny typ, ale takie przeciążeniowe kontuzje, no to wynik przetrenowania. Akurat kolarstwo jest w sumie fajnym sportem pod tym względem, że takie przeciążeniowe kontuzje, no na przykład w porównaniu do biegania, tak, nie są zbyt często. Wiesz, tutaj te stawy nie dostają aż takiego uderzenia i tak naprawdę ten ruch na rowerze jest dosyć bezpiecznym ruchem, nie? W sensie tutaj, tak jak mówiłem, stawy jakoś bardzo nie cierpią, wręcz często na rehabilitację się daje jazdy na rowerze, jak tam kolano chce wrócić do sprawności i tak dalej, nie? No ale jakby tutaj, więc to jest fajne z jednej strony, a z drugiej dosyć niebezpieczne, bo dosyć możesz się łatwo zajechać, nie będąc nawet świadomym, że to robisz, nie? Bo w bieganiu, jak jesteś przemęczony, to zaraz coś cię może zacząć boleć, czy po prostu nie jesteś w stanie biec, tak? A na rowerze w sumie zawsze się jakoś przeturlasz na tym rowerze, nie? Zawsze tam przekręcisz tą nogą do mety. Więc tutaj ma to swoje plusy i minusy, jakby ta forma ruchu. Ale tak, no jakby najprostszy sposób na nieprzetrenowanie się to właściwie poprowadzić trening, proces treningowy tak, żeby te okresy regeneracji były po prostu, nie? I tyle. No i wtedy na pewno lepiej być, jak to się ładnie mówi, niedotrenowanym niż przetrenowanym, nie? Czyli jak się tam czuje, że coś kurczę nagle przestało iść,
i nie wiesz, o co chodzi, dlaczego, przecież jeszcze chwilę temu miałem super formę, to zazwyczaj dobrze jest po prostu zrobić chwilę luzu, wrócić do treningów i w 90% to pomaga, nie? Po prostu chwila luzu. A też często jest tak, że ludzie się nakręcają strasznie, jak zaczyna iść, jest ok, forma jest ok, o to ktoś chce więcej, 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 kurczę, jedziemy z tematem, nie, nie odpoczywamy, trenujemy, nie? No i to jest błąd, tak? To jest częsty błąd, że właśnie wtedy, jak jest super, super, to dobrze jest zrobić chwilę luzu i jechać dalej z tematem, no żeby nie przegiąć pały, że tak brzydko powiem, i żeby faktycznie się nie przetrenować. Inna sprawa, że niektórzy nawet jakby chcieli, nie potrafią się przetrenować, bo to no już takie cechy charakteru wchodzą, nie? Niektórzy po prostu nie ma opcji, żeby się przetrenowali, bo co chwila czegoś tam nie robią, ale są takie typy, które faktycznie by tylko dokładały i dokładały, nie? I trzeba wtedy stopować po prostu. Masz własną działalność trenerską, teraz mamy pandemię, można powiedzieć, dalej trwa koronawirusa. Czy wpłynęło to jakoś mocno na twoją działalność trenerską? Jakieś straty może? No, masz też działalność tak naprawdę internetową, więc myślę, że nie do końca, Tak, internetową, jak chociaż związaną do pewnego stopnia ze startami, tak, zawodników. W sensie zawodnicy się szykują pod konkretne wyścigi, które były zawieszone i tak naprawdę no, do lipca ich na pewno nie będzie. Znaczy, no, wczoraj się ścigaliśmy, ale w większości tych wyścigów nie będzie. I ta motywacja zawodników faktycznie troszeczkę siadła. Nie mówię o wszystkich, ale o części. Ale jeżeli mam jakby bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie, to nie. To tutaj na szczęście to jakoś bardzo nie wpłynęło na działalność. I no nie jest to coś takiego jak na przykład trener taki personalny, nie, na siłowni. No tutaj ta branża, taka fitness bardzo ucierpiała, bo raz, że zamknęli wszystkie siłownie i dopiero, nie wiem, chyba po 3 miesiącach... Wczoraj chyba otworzyli tak, dopiero no, siłownię. Tak, dokładnie, jak już odblokują. No to też ci trenerzy personalni działają głównie na tak w kontakcie indywidualnym, jeden na jeden. No to tutaj rzeczywiście ta działalność moja jest w dużej mierze oparta na internecie. Oczywiście jakieś tam wspólne treningi musieliśmy zawiesić, ale to bardzo nie ucierpiało. No wręcz trochę przeciwnie, można by powiedzieć, że miałem trochę więcej też czasu, jakby nie było wyjazdów. Więc mogłem pomyśleć o jakimś ewentualnie rozwoju, jakie kolejne kroki zrobić i tak dalej, więc pod tym względem nic się złego nie stało, ale tak trenersko to oczywiście jakby brak startów wprowadza duże zamieszanie, powiedzmy zamieszanie w jakby cały proces treningowy, nie? W sensie niektórzy zawodnicy nie ścigali się od 9 miesięcy prawie, nie? To jest 8-9 miesięcy, jak ktoś w przełajach się nie ścigał, nie? No to jest mega długo, a prawda jest taka, że wyścigi no, pełnią w dużej mierze tą funkcję, że po prostu się tam sprawdza, jak idzie, czego brakuje, no jakby w warunkach wyścigowych. Na czym pracować. Tylko, dokładnie, tylko i wyłącznie w warunkach wyścigowych może będzie kilka startów, żeby, no mówię o mistrzostwach Polski, i powiedziałem, że najważniejsze zawody, no bo myślę o wielu moich zawodnikach, którzy startują w XC i szykują się do Mistrzostw Polski w Mrągowie. No żeby jakoś posterować tak tym treningiem, żeby wtedy być w gazie, nie? A żeby dobrze to posterować, fajnie mieć kilka imprez kontrolnych, żeby zobaczyć, czy, nie, no, czy czego brakuje, bo rzeczywiście z takiego przebiegu wyścigu, z międzyczasów, z relacji zawodnika, dużo cennych informacji po prostu się wynosi, które później się przekłada na plan treningowy. Więc pod tym względem, no to dla trenera to również był nie tylko dla zawodnika, ale dla trenera ciężki okres.
Też no, tych zawodników trzeba było jakoś podtrzymać. Ja akurat, jakby będąc zupełnie szczerym, bo jestem ogólnie optymistą, też rozmawiałem z zawodnikami, mówiłem, że będzie ściganie w tym roku, że to, bo sam pewnie widziałeś, czytałeś, że mnóstwo zapowiedzi było, że no już że ten rok w ogóle roku, stracony. Że w ogóle przyznam, że mnie trochę irytują takie negatywne, pesymistyczne informacje oparte o nic, nie? W sensie dokładnie. Ktoś na 100% pisze, że w tym roku ściganie nie będzie, no skąd to wiadomo, tymczasem nie? Tymczasem wczoraj, 6 czerwca, a wczoraj się ściganiśmy, nie? Pewnie widziałeś tam swojego czasu, w kwietniu chyba wpisałem, a moim zdaniem w maju jeszcze się pościgamy, nie? Tak trochę dla żartu, żeby była taka równowaga, nie? Do tych pesymistów. No i co? I się pomyliłem o tydzień, nie? W sumie. Bo się wczoraj ścigaliśmy, 6 czerwca, więc na szczęście wracamy do ścigania, no ale powoli. Ale tych zawodników też trzeba było tam w miarę podtrzymać, żeby im się chciało, nie? I żeby trenowali, bo faktycznie każdy gdzieś tam to poczuł, nie? Na motywacji. I ja to no, poczułem. Wiem, i, też po sobie, i każdy, nie? Jednak no te wyścigi, te starty no, zmuszają do tego, żeby trenować konkretnie, trzymać się jakiegoś tam założeń treningowych. I ta niewiadoma jakby była najtrudniejsza, bo też co innego jest, jak nie masz kontuzję. No i zawsze mniej więcej wiesz, ile nie wiem, kość się zrasta kiedy się wróci. I kiedy wracasz, nie? To no, masz ten termin mniej więcej podany, a tutaj nic nie wiadomo, jeszcze co chwila czytasz w internecie, że w tym roku się nie pościgamy, a w ogóle to jak za 2 lata się pościgamy, to będzie ok. Były takie i tak, są dalej. Tak, też czytałem te komentarze. Jakieś, wiesz, nie przełaję, to też nie będzie, wiesz, oby za rok, żeby się pościgać. No i takie bzdety ludzie piszą i później. Ja jakby w pełni świadomości też mnie to irytuje, że wiem, że to inni zawodnicy czytają, moi zawodnicy to czytają, nie takie pesymistyczne informacje. Na motywacji bardzo, no. Bardzo siada. No, ale jeśli chodzi o samą działalność trenerską, jakby tak powiedzmy biznesowo, tak, no to tutaj nic poważnego się na szczęście nie stało, co nie znaczy, że się nie stanie, bo wiesz, jest tak, że wiele branży, firm to dopiero może zacząć w ogóle odczuwać to zaraz, ten cały kryzys może nadejść, nie wiadomo jak szybko się to odbije. Ludzie jak nie mają kasy, no to mogą na początku zrezygnować z jakiegoś swojego hobby i tak dalej, więc nie można mówić hop, tak? Że to się chyba kończy powoli, chociaż u nas to jest taka jakaś stagnacja. To nie znaczy, że już to mija i teraz tylko będzie lepiej, nie? Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z tym. No, ale też optymizm trzeba zachować. Ale optymistycznie, jakby mi optymizmu ogólnie nie brakuje i uważam, że... Jest to bardzo dobra cecha moim zdaniem. Tak, tak. Podobno optymiści mają w ogóle lepszą jakość życia i też chyba się z tym zgodzę. No. Będziemy zmierzać powoli ku końcowi. No, okay. Myślę, że około godziny mamy, więc teraz byś miał taką chwilę dla siebie, dla takiej autoreklamy, że tak powiem, gdzie można cię znaleźć i wszystkie informacje. No, tam gdzie wszystkich innych. Nie no, na Facebooku oczywiście. Wszędzie się nazywam Jezior Bike albo Maciej Jeziorski Jezior Bike. Ten Jezior Bike tak w ogóle, tak a propos Jezior Bike'a, po prostu kiedyś znajomy mi pomógł mi robić stronę internetową i stwierdził, że jezior.bike byłoby fajnie. I stwierdziłem, kurczę, fajnie. I tak zostało. Jezior Bike i okej. Kojarzy się z Szymonem Bajkiem, zresztą moim kolegą, powiedzmy, ale to mniejsza o to. Więc Facebook, oczywiście strona internetowa jezior.bike. Na Facebooku mam jakby 2 fanpage, bo mam Maciej Jeziorski, myślnik Jezior Bike, to jest fanpage taki zawodniczy. I wrzuciłem też trenerski fanpage, czyli Jezior Bike, opieka trenerska w kolarstwie. I jeszcze grupa też. No są grupy oczywiście, kącik wiedzy, Jezior Bike, tak. Oczywiście tam wszystko będzie podane w opisie. No tak, jeszcze jest grupa, którą tam kiedyś założyłem właśnie na temat tam ustawek i treningów na wesołe, nie? Na tej rundzie, co się wczoraj ścigaliśmy.
No i chyba tyle, no. Jakby na YouTubie mam nawet tam kanał, ale nic tam nie działam jakoś tam zbyt rzetelnie, aczkolwiek oczywiście chodzi mi to po głowie. No i to jest wszystko kwestia czasu, nie? Żeby no nie można wszystkiego robić naraz dobrze, więc raczej na razie ten kanał na YouTubie to tam nic się nie będzie działo fajnego, ale może ale kiedyś. Kto wie. Może kiedyś. No i jakby w ogóle ta forma komunikatu, takiego filmu jakiegoś zrobienia jest fajna i fajniejsza niż zdjęcie i podpis, powiedzmy. To znaczy fajniejsza i inna, nie? Tylko nieoglądana, moim zdaniem. No, tylko też trzeba umieć to zmontować. Ja jestem totalnie słaby w tym, ale też no, u nas niewiele osób ze środowiska robi coś fajnego. No, Michał Topór jest takim przykładem. Tak, widziałem ostatnio, się rozkręcił. No, dobrze, dobrze. Nie, no fajnie, tak, fajnie robi. No wiadomo, jak się chce jakby robić to, co się lubi, no to i jakby być w tym kolarstwie, to dobrze jest też się rozwijać, nie tylko trenować, tylko gdzieś tam na takich, żeby to pokazać, no po prostu. Mhm. Jakoś fajnie. No, więc tak, więc Facebook, Instagram też oczywiście i strona i tyle na razie. No dobra, to dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Dzięki. Jestem zdecydowanie usatysfakcjonowany. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja porozmawiać i coś. No, na pewno przy okazji na zawodach, nie? Zdecydowanie. Fajna forma jakby też zdobywania wiedzy i w ogóle słuchania sobie rozmów z różnymi osobami, więc fajnie, że mogłem tam coś pogadać i coś się podzielić jakąś wiedzą i doświadczeniem. Także co? Również dziękuję. Dzięki. No, na razie. Dziękuję za oglądanie. Hej, cześć.